Ozeasz, 14 rozdział, od 4 wiersza do końca. Uleczę ich odstępstwo, dobrowolnie okażę im miłość, gdyż odwrócił się od nich mój gniew. Będę dla Izraela jak rosa, także rozkwitnie jak lilia i zapuści korzenie jak topola. Pędy jego rozrosną się i będzie okazały jak drzewo oliwne, a jego woń będzie jak kadzidło. Wrócą i będą mieszkać w moim cieniu, uprawiać będą zboże. Zakwitną jak krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie. Efraimie, na cóż ci jeszcze bałwany? Wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Jestem jak cyprys zielony, dzięki mnie wyrośnie twój owoc. Kto mądry, niech to zrozumie, kto rozumny, niech to pozna. Gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwie nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają. Ich weiß nicht, wie oft ihr schon den Propheten Hosea gelesen habt. Nie wiem, ile razy zajmowaliście się prorokiem Ozeaszem. Aber ich bin immer wieder erstaunt. Ale zadziwia mnie ciągle na nowo. Jede Seite der Bibel, że każda strona Biblii ist Wort Gottes, jest Słowem Bożym. Und wir wollen versuchen heute Mittag das nicht prophetisch zu betrachten. I chcemy spróbować teraz rozważyć to nie w sposób proroczy, sondern versuchen auf unsere Herzen zu legen. Ale spróbujmy przełożyć te słowa na nasze serca. Aber kurz etwas zum Propheten Hosea. Jednak krótko chciałbym coś powiedzieć do proroka Ozeasza. Der Prophet hat in einer sehr bösen Zeit gesprochen. Ten prorok przemawiał w bardzo złych czasach. Er war Zeitgenosse von Jesaja und Micha und Amos. On żył w czasach Izajasza, Micheasza i Amosa. Und am Anfang des Buches werden uns fünf Könige geschildert. I na początku tej księgi przedstawionych mamy pięciu królów. Mit einer Regierungszeit von ungefähr 100 Jahren. I czas panowania tych królów to mniej więcej 100 lat. Und in dieser Zeit hat Hosea ungefähr 30 bis 50 Jahre gewirkt. I w tym właśnie czasie Ozeasz działał mniej więcej w przedziale 30 do 50 lat. Hosea war nicht nur ein Prophet. Ozeasz był nie tylko prorokiem, sondern sein ganzes Leben war eine Sprache Gottes. Ale całe jego życie było, można by to tak określić, mową Bożą. Er musste eine Frau nehmen, die bekannt war als eine Hure. Musiał wziąć sobie za żonę kobietę, która była znana z tego, że była nierządnicą. Weil Gott zeigen wollte, was das Volk Israel mit Gott getan hat. Bo Bóg chciał pokazać, co lud izraelski uczynił Bogu albo z Bogiem, jak postąpił wobec Boga. Er konnte auch die Namen seiner Kinder nicht selbst wählen. Również i imiona swoich dzieci nie mógł wybrać sam. Sondern wir sehen, dass die Namen der Kinder auch eine prophetische Bedeutung haben. Ale możemy to zauważyć, że imiona jego dzieci mają też prorocze znaczenie. Das Schlüsselwort für den Propheten Hosea ist, tym słowem kluczem dla proroka Ozeasza jest umkehren, zawrócić. Über 10 Mal in diesem Propheten. Ponad 10 razy czytamy to w tym proroku. Vielleicht ist auch heute jemand hier, der noch nicht umgekehrt ist. Może jest tutaj wśród nas ktoś, kto jeszcze nie zawrócił. Dann bist du auf dem Weg in die Hölle. To wtedy jesteś na dobrej drodze do piekła. Vielleicht ist aber auch jemand hier, der schon sein Leben dem Herrn Jesus gegeben hat. Może jest tutaj wśród nas ktoś, kto już oddał swoje życie Panu Jezusowi. Aber es gibt Dinge in deinem Leben, die sind böse. Ale jeszcze w twoim życiu są rzeczy, które są złe. Und auch da ist es wichtig, umzukehren. I również w tym przypadku ważnym jest, by zawrócić. Die Überschrift über diesen Propheten könnten wir setzen. Tytuł nad tym prorokiem, jaki moglibyśmy zapisać, to der Herr liebt sein Volk.
Pan miłuje swój lud trotz des Abfalls. Mimo tego, że oni upadli albo odstąpili od niego. Es ist sehr interessant, dass alle ersten Abschnitte. Ciekawym jest, że wszystkie początki mit der Gnade enden. Wszystkie pierwsze urywki kończą się łaską. Ich weiß nicht, wie die Kapiteleinteilung bei euch ist. Bei uns ist es Kapitel 2, Vers 3. Dann sagt Gott zu dem Volk, es wird wieder mein Volk sein und zu eurer Schwester Begnadigte. Früher war es Vers 11 vielleicht bei euch, erste Kapitel? Nee, auch, nee, ist auch 9. Dann 2, Vers 3. Mein Volk und Begnadigte. Ja. Drugi rozdział, trzeci wiersz. Ludu mój i umiłowane. W niemieckim jest ułaskawione. Am Ende von Kapitel 2, Vers 25. 25. wiersz z drugiego rozdziału. Es heißt erst nicht mein Volk, aber dann wieder du bist mein Volk. I najpierw jest napisane i powiem do nie ludu, ty jesteś moim ludem. Kapitel 3 zeigt wieder den Abfall. Trzeci rozdział znowu pokazuje odstępstwo. Aber es endet damit. Ale kończy się. Sie werden sich zitternd zu dem Herrn und seiner Güte wenden am Ende der Tage. W dniach ostatecznych z bojaźnią zwrócą się do Pana i jego dobroci. Dann haben wir verschiedene Aussagen von Hosea und wir gehen jetzt direkt zu Kapitel 14. I po drodze mamy przeróżne wypowiedzi Ozeasza, ale przejdźmy do naszego urywka. Wenn wir es prophetisch sehen, dann ist es in der Zukunft, wenn der gläubige Überrest aus Israel umkehrt. Gdy będziemy to rozpatrywali proroczo, to jest to mowa o tej wierzącej reszce, która nawróci czy zawróci. Aber ich möchte jetzt zeigen, dass Gott, dass der Jesus auch heute für uns in dieser Weise tätig ist. Ale chciałbym pokazać, że w ten sposób Pan i dzisiaj jest czynny wśród nas czy wobec nas. Drei Punkte aus Vers 5. Trzy punkty z piątego wiersza. Was u nas z czwartego? Was der Jesus tun möchte. Co Pan chce uczynić? Ich will heilen. Uleczę. Ich will lieben. Okażę miłość. Und Vers, also Vers 6 auch noch, Entschuldigung, der dritte Punkt aus Vers 6. Ich werde für Israel sein wie der Tau. I piąty wiersz, będę dla Izraela jak rosa. Das bedeutet Segen. To oznacza błogosławieństwo. Das gilt auch heute noch. I to jest dla nas tak samo obowiązujące. Vielleicht gibt es ein verwundetes Herz. Może jest tutaj jakieś zranione serce. Vielleicht gibt es eine verwundete Ehe. Może jest jakieś zranione małżeństwo. Eine verwundete Familie. Może jakaś zraniona rodzina. Eine verwundete Beziehung zwischen Freunden. Może jest jakaś rana pomiędzy przyjaciółmi. Oder ist bei euch alles in Ordnung? A może wszystko u was jest w porządku? Ihr Kinder? Wy dzieci? Ihr habt noch nie gestritten? Nigdy się pewnie jeszcze nie kłóciliście. Oh, ich glaube, ich muss nach Polen kommen. Jeśli tak, to chyba muszę się do was przeprowadzić. Keine Probleme? Żadnych problemów? Ja, dann kann ich mich wieder setzen. To mogę siadać w tej chwili. Aber ich glaube, es ist etwas anders, oder? Ale myślę, że jak wszędzie jest, to wygląda trochę inaczej, prawda? Wir sind leider sehr ähnlich wie das Volk Israel. Niestety, jesteśmy bardzo podobni do ludu izraelskiego. Aber Gott, der Jesus, ist ein barmherziger Gott. Ale Bóg, Pan Jezus, jest Bogiem miłosiernym. Lesen wir mal Kapitel 11, Vers 8. Przeczytajmy. Zweiter Teil. Mein Herz hat sich in mir umgewendet, erregt sind alle meine Erbarmungen. To so ähnlich? Mhm. 11 rozdział, 8 wiersz, końcówka. Kapitel 11, Vers 8 am Ende. Mein Herz hat sich in mir. Mamy. U nas jest zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony. W niemieckim brzmi to mniej więcej moje serce
przemieniło się. Ist nicht so gut. Ja, bei uns mein Herz hat gezittert. Okay, ja. Gott möchte auch heute heilen. Bóg i dzisiaj chce uleczyć albo uleczać. Er möchte nicht, dass du ein verwundetes Herz hast. Nie chce, byś miał serce zranione. Er möchte nicht, dass etwas kaputt geht. Nie chce, by coś się psuło. Und er möchte auch lieben, das haben wir auch im Lied gesungen. I on chce też miłować, to mogliśmy wyrażać w naszej pieśni. Die Liebe endet nicht. Ta miłość nie kończy się. Vielleicht leidest du unter einer Sünde in deinem Leben, die immer wieder passiert. Może masz problem z jakimś grzechem w swoim życiu, który ciągle na nowo powraca. Und der Teufel sagt, du kannst nicht noch mal wiederkommen. I diabeł mówi, nie możesz znowu przyjść do Boga. Aber das stimmt nicht. Ale to nie jest prawdą. Wenn wir unsere Sünden bekennen, jeśli wyznajemy grzechy nasze, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. To on jest wierny i sprawiedliwy, aby wybaczać nam grzechy nasze. Wir sollen nicht leichtfertig sein mit der Sünde. Oczywiście nie mamy sobie tak z tymi grzechami lekceważyć, nie mamy sobie lekceważyć naszych grzechów. Aber wenn wir gesündigt haben, ale jeśli zgrzeszyliśmy und wir leiden darunter, i cierpimy z tego powodu, dann sind die Arme des Herrn geöffnet. Ich will lieben. To wtedy ramiona Pana są otwarte. Chcę was miłować. Miłuję was. Dann sagt er drittens, ich will sein wie der Tau. I po trzecie mówi, będę jak rosa. Es ist wunderbar, wie einfach das Wort Gottes ist. Jest to cudowne, jak prostym jest Słowo Boże. Und wie Gott in einfachen Bildern zu uns spricht. I w jak prostych przykładach Bóg do nas przemawia. Dass jeder hier heute, jedes Kind auch, das gut verstehen kann. Tak prosto, że każde dziecko tutaj potrafi to zrozumieć. Und ich möchte euch wünschen, wenn solche Bilder vorkommen, chciałbym wam życzyć tego, jeśli takie obrazy pojawiają się, dass ihr durch die Bibel geht, um zu sehen, wie Gott so immer gleich schreibt seine Bilder. Abyście przeszukali Biblię, jak Bóg właśnie tego typu przykłady podaje w swoim słowie. Tau ist in der Bibel ein Bild, das etwas vom Himmel auf die Erde kommt. Rosa w Biblii jest obrazem na to, jak coś z nieba spływa czy spada na ziemię. Und wir haben das alle schon erlebt. I wszyscy to przeżyliśmy. Es hat nicht geregnet, aber die Wiese ist nass. Nie padało, ale łąka jest mokra. Und das ist das Bild. I to jest właśnie ten obraz. Ich will segnen. Ja chcę błogosławić. Wenn uns der Segen fehlt, dann ist es nicht an Gottes Schuld, sondern unsere Schuld. Jeśli brakuje nam jakiegoś błogosławieństwa, to absolutnie nie jest to wina Boża, tylko nasza. In unserem Vers haben wir jetzt einen Doppelpunkt. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist. W Biblii niemieckiej, w niemieckim tłumaczeniu tutaj Vers 5 meinst du? Ja, genau, Vers 6, wenn er segnen, wenn er sagt, ich will wieder Tau sein. W niemieckim jest będę dla Izraela jak rosa dwukropek. Das bedeutet, wenn Gott etwas gibt, to oznacza, że jeśli Bóg coś daje, dann möchte er eine Reaktion. To Bóg chce, czy oczekuje reakcji. Ich hoffe, ihr Kinder, wenn ihr etwas bekommt, sagt auch danke. Mam nadzieję, że wy dzieci, jeśli coś dostaniecie, to mówicie dziękuję. Ich versuche es auch auf Polnisch zu lernen. I ja też uczę się tego słowa po polsku. Und das ist sehr wichtig. I to jest bardzo ważne. Was ist deine Antwort? Jaka jest twoja odpowiedź? Dass der Jesus heilen will? Na to, że Pan Jezus chce uleczyć? Lieben will? Chce miłować? Segnen will? I błogosławić. Das finden wir jetzt. To właśnie teraz widzimy. Ich habe sieben Antworten gefunden.
Znalazłem tutaj 7 odpowiedzi. Und wenn wir einkaufen gehen, gdy idziemy na zakupy, ich weiß nicht, ob ihr auch hier noch Fleisch beim Metzger kauft oder nur im Supermarkt. Myślę, że kupujecie mięso u rzeźnika, a nie tylko w supermarketach. Dann fragen sie oft, darf es etwas mehr sein? To wtedy właśnie w takim, jak to kupujemy z całości, to wtedy często pada takie pytanie, może być trochę więcej, jeśli coś sobie zażyczymy, to zawsze pytają, czy może być więcej. Und ich möchte heute auch fragen, darf es etwas mehr sein? I to pytanie chciałbym i nam dzisiaj postawić, czy może być tego więcej? Mehr für Gott. Więcej dla Boga. Und wir wollen jetzt versuchen zu erkennen, was. I chcielibyśmy spróbować teraz rozpoznać, czego więcej. Das erste ist, blühen soll es wie die Lilie. Pierwszy punkt, rozkwitnie jak lilia. Der Gläubige wird jetzt hier mit einer Blume verglichen. Wierzący jest tutaj porównany z kwiatem. Und ich möchte sagen, das erste ist mehr Schönheit. I pierwszym punktem jest więcej piękności. Ich meine jetzt nicht, dass ihr zur Operation geht für eine Schönheit. Nie mam na myśli tutaj operacji plastycznej, żeby swój wygląd poprawić. Sondern wir verstehen sofort, es geht um Schönheit für Gott. Ale myślę, że rozumiemy natychmiast, że mowa jest tutaj o tej piękności dla Boga. Die Welt ist absolut antichristlich. Świat jest absolutnie przeciwko Bogu. Und da brauchen wir diesen Abgleich des Wortes Gottes, schön für Gott zu sein. I potrzebujemy mieć to ukierunkowanie, by być pięknym dla Boga. Und wir wollen, wenn wir die 7 Punkte nehmen, auch immer eine Stelle aus dem Wort Gottes hinzufügen. Jeśli będziemy rozmyślać nad tymi 7 punktami, to spróbujmy też znaleźć miejsca ze Słowa Bożego. Und ich denke an Mose. I mam na myśli teraz Mojżesza. In Apostelgeschichte 7. Dzieje apostolskie 7. Da heißt es in Vers 20. 7:20. Die Eltern sahen, dass er schön für Gott war. 7, Vers 20. W tym czasie narodził się Mojżesz, który był miły Bogu albo piękny dla Boga. Ich möchte jetzt euch Eltern ansprechen. I teraz chciałbym coś do was, rodzice. Was soll aus euren Kindern werden? Jakie macie myśli wobec waszych dzieci? Kim mają być? Mein Sohn wird Arzt. Mój syn będzie na pewno lekarzem. Ist das wichtig? Czy to jest ważne? Oder hoffentlich mein Kind wird für den Herrn erzogen. Albo, mam nadzieję, moje dziecko będzie wychowywane dla Pana. Wofür sind wir auf der Erde? Po co jesteśmy na tej ziemi? Schön für Gott? Piękni dla Boga? Die Frage muss jetzt jeder selber beantworten. Na to pytanie każdy osobiście musi sobie odpowiedzieć. Wie war die letzte Woche? Jak to wyglądało u nas w ostatnim tygodniu? Wir wissen es nicht. Nie wiemy. Weil wir waren nicht zusammen. Bo nie było nas razem w domu. Aber Gott sieht meine letzte Woche. Ale Bóg widzi mój ostatni tydzień. Er hat alles gesehen. Bóg wszystko widział. Und kann er sagen, i czy Bóg może powiedzieć, mein Leben war schön für Gott. Że tak, twoje życie było dla mnie piękne. Was liegt in der neuen Woche vor uns? Jakie mamy zamiary w nadchodzącym tygodniu? Wir möchten einfach sehr ernsthaft sein. Bądźmy albo bierzmy to wszystko na poważnie. Wir können nicht einfach singen, deine Liebe endet nie. Nie możemy śpiewać po prostu twoja miłość się nie kończy. Und dann so leben, als wenn wir nur uns selbst haben. I żyć sobie potem tak, jakbyśmy żyli tylko dla siebie i nic nas nie interesuje.
Und das möchten wir jetzt einfach mitnehmen. Chciejmy to wziąć do naszych serc. Überlegen, was ist für Gott angenehm. I przemyśleć, co jest miłe dla Boga. Also der erste Punkt war mehr Schönheit für Gott. Pierwszym punktem było więcej piękna dla Boga. Das zweite, was Gott jetzt hier schreibt, ist Wurzel schlagen wie der Libanon. Drugi punkt, zapuści korzenie, jak u nas jest topola, w niemieckim Libanon, jak drzewa, jak cedry Liban, może te drzewa, które rosną w Libanie, nie ma konkretnego drzewa wymienionego. Es ist interessant, dass wir hier dreimal im Text den Libanon haben. To jest ciekawe właśnie, że tutaj w tekście trzykrotnie pojawia się ten Liban. Der Libanon ist ein Gebirge, wenn man in Israel ist, schaut man auf dieses Gebirge. Libanon, czy Liban, to są góry i będąc w Izraelu, właśnie są one na północy, można je widzieć. Und je höher ein Berg ist, umso schwieriger ist es, dass eine Pflanze Wurzel oder wichtiger ist es, dass eine Pflanze Wurzeln hat. I im wyższa jest góra, im wyżej się wznosimy, tym trudniej jest dla drzewa zapuścić korzenie. Und wir sehen auch im Matthäus-Evangelium, dass der Jesus den Samen ausstreut. I również w Ewangelii Mateusza widzimy, gdy Pan Jezus rozsiewa ziarno. Und da ist es sehr wichtig, dass Wurzeln kommen. Jest bardzo ważne, aby te ziarna zapuściły korzenie. Auf dem Weg kann es nicht wachsen unter den Dornen. Na drodze nie mogą zapuścić korzenia, pomiędzy cierniami też nie. Und ich möchte jetzt sagen, wir brauchen für unser Glaubensleben i dla naszego życia wiary potrzebujemy geistliche Tiefe, duchowej głębokości. Wir schlagen einmal den Kolosserbrief auf. List do Kolosan. Kapitel 2, drugi rozdział, Vers 6 und 7. Szósty i siódmy wiersz. Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie, wkorzenieni weń i zbudowani na Nim i utwierdzeni w wierze, jak was nauczono, składając nieustannie dziękczynienie. Gewurzelt. Wkorzenieni. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir das Wort Gottes wirklich kennen in unserem Leben. To jest ważne, abyśmy znali Słowo Boże w naszym życiu. Gott möchte keine Oberflächlichkeit in unserem Leben. Bóg nie chce powierzchowności w naszym życiu. Es gibt in unserer Gesellschaft viel Oberflächlichkeit. A niestety w naszych społeczeństwach jest wiele takiej powierzchowności. Wir sagen in Deutschland außen hui, innen fui. Also das bedeutet, außen sieht es gut aus, aber wenn man nach innen schaut, dann ist es schlecht. Mamy w niemieckim takie powiedzenie: na zewnątrz pięknie wypudrowane, a w środku niestety zepsute. Vielleicht sitzt du hier und es sieht gut aus. Może siedzisz tutaj i wszystko super wygląda. Das Hemd ist gebügelt. Koszula wyprasowana. Heute morgen geduscht. Dzisiaj rano toaleta zrobiona. Aber ist das genug für geistliches Leben? Ale czy to wystarcza dla duchowego życia? Wie ist es mit eurem Gebetsleben? Jak wygląda życie modlitewne? Wie ist es mit dem Lesen der Bibel? Jak wygląda czytanie Biblii? Persönlich? Osobiście? In der Ehe? W małżeństwie? In der Familie? W rodzinie? Ist die Bibel wirklich meine Speise für die Reise? Czy Biblia jest naprawdę pożywieniem w mojej podróży? Wurzeln schlagen, das geht nicht so leicht. Zapuścić korzenie to wcale nie taka prosta sprawa. Wenn wir manchmal einen Baum entfernen, dann sehen wir, was für eine Kraft es ist, immer tiefer zu wurzeln. Jak ścinamy drzewo, to czasem widać to właśnie, jak ciężko potem pozbyć się tych korzeni. Auf der Seite des Herrn steht, ich möchte heilen, lieben, segnen. Po stronie Pana
jest: ja chcę uleczyć, ja chcę błogosławić, ja chcę miłować. Was ist deine Antwort? Jaka jest twoja odpowiedź? Das dritte ist, trzeci punkt. Seine Schösslinge sollen sich ausbreiten. Pędy jego rozrosną się. Wenn wir selber wurzeln, jeśli sami zapuścimy korzenie, wenn wir selber schön für Gott sind, jeśli sami jesteśmy piękni dla Boga, dann wird sich das automatisch auch auf die anderen ausbreiten oder anstecken. To wtedy będzie to rozprzestrzeniało się na innych. Będzie to, tak jak mówimy, zaraźliwe dla innych. Sage mir, wer, mit wem du umgehst, und ich sage dir, wer du bist. Powiedz mi, z kim przestajesz, a powiem ci, kim jesteś. Wie gehen wir miteinander um? Jak obchodzimy się sami, jak obchodzimy się ze sobą? Lieber Ehemann, lieber Ehemann, hast du positiven Einfluss auf deine Frau? Drogi mężu, czy masz pozytywny wpływ na twoją żonę? Lieber Vater, drogi ojcze, hast du positiven Einfluss auf deine Familie? Czy masz pozytywny wpływ na twoją rodzinę? Liebe Ehefrau, droga żono, was möchtest du von deinem Ehemann? Czego oczekujesz od swojego męża? Geld? Pieniędzy? Erfolg? Sukcesu? Häuser? Domów? Boot? Może jakiejś łodzi? Urlaub? Urlopu? Oder was ist das Ziel? Albo może jaki masz cel? Wozu leben wir? Po co żyjemy? Ihr lieben Kinder, was möchtet ihr gerne? Drogie dzieci, czego wy oczekujecie? Das ist die Frage. To jest pytanie. Paulus schreibt an Timotheus. Paweł pisze do Tymoteusza. In 2. Timotheus 2, Vers 1. 2 Tymoteusza, 2 rozdział, pierwszy i drugi wiersz. Ty więc, synu mój, wzmacniaj się w łasce, która jest w Chrystusie Jezusie. A co słyszałeś ode mnie wobec wielu świadków, to przekaż ludziom godnym zaufania, którzy będą zdolni i innych nauczać. Wir finden hier in diesen Versen vier Generationen. W tych wierszach mamy cztery pokolenia. Paulus, Paweł, hatte ein geistliches Kind Timotheus. Miał duchowe dziecko, którym był Tymoteusz. Er hatte die Wahrheit weitergegeben. On tą prawdę przekazał dalej. Und er sagt jetzt, jetzt musst du es auch weitergeben. I mówi teraz, ty musisz tą prawdę dalej przekazać. Und dann werden diejenigen es auch wieder weitergeben. I ci, którym ty przekażesz, przekażą to dalej. Was ist mein Einfluss? Jaki jest mój wpływ? Auch wenn man schon älter geworden ist. Również wtedy, gdy się zestarzeliśmy. Es ist sehr, sehr wichtig, dass wir diese Schösslinge haben, diese, dass es sich ausbreitet. To bardzo ważne, abyśmy mieli te pędy, które rozrastają się. Vierter Punkt. Czwarty punkt. Seine Pracht soll sein wie der Olivenbaum. I będzie okazały jak drzewo oliwne. Wieder ist das Bild sehr einfach. I znowu ten obraz jest bardzo prosty. Und das Wort Gottes erklärt sich manchmal selber. I Słowo Boże czasem wyjaśnia się samo. Im Propheten Zacharia Kapitel 4, prorok Zachariasz 4 rozdział, erklärt Gott selber, was Olivenöl bedeutet. Sam Bóg wyjaśnia, co oznacza drzewo oliwne. Wir können nicht das ganze Kapitel lesen. Nie będziemy czytali całego rozdziału. Es ist ein Bild mit Öl, Olivenbäumen und Ölbehältern und so weiter. Tu jest ten obraz drzewa oliwnego i tych naczyń na oliwę. Und dann stellt der Prophet die Frage. I ten prorok stawia pytanie. In Vers 4, was sind diese? Czwarty wiersz, co to oznacza, mój panie? Und ich möchte euch Kinder auch ermuntern zu fragen. I was, do was dzieci, chciałbym was też pokrzepić, abyście stawiali pytania.
Es ist nicht genug, die Bibel einfach zu Hause zu lesen. To nie wystarcza czytać Biblię w domu. Sondern fragen, was bedeutet das? Ale również stawiać pytania, co to oznacza? Auch in der Wortverkündigung, in der Wortbetrachtung. Również i w czasie głoszenia słowa czy rozważania słowa. Ist es sehr schön, wenn Fragen gestellt werden. To też jest piękną rzeczą, jeśli są stawiane pytania w trakcie rozważania na przykład. Die Fragen helfen. Bo pytania pomagają. Und hier gibt es jetzt eine Antwort. I tutaj mamy odpowiedź. Vers 6 in der Mitte, nicht durch Macht, nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Szósty wiersz od połowy, nie dzięki mocy, ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu duchowi to się stanie, i tak dalej. Olivenöl sind in der Bibel ein Bild der Wirkung des Heiligen Geistes. Oliwa jest obrazem w Biblii na działanie Ducha Świętego. Aber hier haben wir ja nicht das Öl, sondern die Pracht vom Olivenbaum. Ale tutaj nie mamy oliwy, tylko mamy okazałość drzewa oliwnego. Ein Fruchtbaum, drzewo, które wydaje owoce. Was ist die Pracht eines Fruchtbaumes? Jaka jest chwała takiego drzewa, czy okazałość takiego drzewa? Nicht die Blätter, nie liście, sondern die Frucht. Ale właśnie owoce. Und deswegen sehen wir hier sehr deutlich, Gott möchte Frucht haben. I dlatego dobitnie tu możemy widzieć, Bóg chce mieć owoce. Und mehr geistliche Frucht. A dodatkowo, by te owoce były duchowe. Ich hoffe natürlich, dass wir fleißig sind an der Arbeit. Oczywiście, mam nadzieję, że jesteśmy pilni w naszej pracy. Fleißig in der Schule. Pilni w szkole. Fleißig in der Ausbildung. Pilni w naszym zdobywaniu wykształcenia. Das sollte uns Christen kennzeichnen. To ma nas, chrześcijan, cechować. Aber ebenso sehr auch geistliche Frucht zu bringen. Ale dokładnie tak samo mamy przynosić duchowe owoce. Wir gehen noch mal in den Kolosserbrief, Kapitel 1. Jeszcze raz przejdźmy do listu do Kolosan, pierwszy rozdział. Vers 10. Kolosser 1, Vers 10. Pierwszy rozdział, 10 wiersz. Abyście postępowali w sposób godny Pana ku zupełnemu Jego upodobaniu, wydając owoc w każdym dobrym uczynku i wzrastając w poznawaniu Boga. Frucht für Gott, mehr geistliche Frucht, sollte ein Ziel in unserem Leben sein. Owoc dla Boga, ten duchowy owoc powinien być tym większym celem w naszym życiu. Wir kommen zum fünften Punkt. Piąty punkt. Sein Geruch wie der Libanon. Jego woń będzie u nas jak kadzidło, w niemieckim znowu jak Liban. Gerade jetzt, wenn der Frühling kommt. Właśnie teraz, gdy nadchodzi wiosna, dann können wir manchmal richtig die Natur riechen. To właśnie możemy tak naprawdę jakby poczuć tą naturę. Ich denke, wir haben das alle schon einmal genossen, oder? I myślę, że każdy z nas to odczuł, to przeżył. Und seht ihr, wie einfach das Bild ist? Widzicie, jak prosty jest ten obraz. Jetzt geht es natürlich nicht darum, dass wir ein gutes Parfüm kaufen. I znowu nie chodzi o to, abyśmy sobie dobry perfum kupili. Es ist natürlich schön, wenn wir nebeneinander sitzen, dass es nicht stinkt. Oczywiście to też jest przyjemne, jeśli siedzimy obok siebie i nie pachniemy brzydko. Sonst kann man sich nicht gut konzentrieren. W przeciwnym wypadku nie da się dobrze skoncentrować. Aber wir merken sofort, es geht um mehr. Ale chyba zauważamy, że chodzi tutaj o coś więcej. Und das Bild ist wieder so einfach. I ten obraz znowu jest taki prosty. Was riechen die Menschen an mir? Co odczuwają ludzie ode mnie? Wir sehen, es geht jetzt um unser Zeugnis für Gott. Tu mowa jest o naszym świadectwie dla Boga. Und da geht es nicht in erster Linie um das, was ich rede. I na pierwszej linii nie chodzi o to, co ja mówię, sondern was ich lebe. Ale co widać w moim życiu. Nehmen wir an, ich komme zu euch zu Besuch. Przyjmijmy, przyjeżdżam do was w odwiedziny. Und ich weiß nicht ganz genau, wo ihr wohnt. Nie wiem dokładnie, gdzie mieszkacie. Und ich sage,
Ich suche die Familie, christliche Familie so und so. I pytam gdzieś, szukam pewnej rodziny chrześcijańskiej takiej a takiej. Und die Leute sagen mir, wir wissen nicht genau, ob sie Christen sind, aber sie meinen bestimmt das Haus, wo es immer so viel Theater gibt. I ludzie mi odpowiadają, nie wiemy, czy oni są tak naprawdę chrześcijanami, ale pewnie ma pan na myśli ten dom, w którym tak wiele takiego teatru się odgrywa. Ach, da, wo so viel Chaos ist? Tam, gdzie jest tak dużo chaosu. Wo der Mann immer die Frau anschreit? Gdzie ten, jakbyśmy powiedzieli, chłop krzyczy ciągle na kobietę. Wo tohu bawohu ist? Gdzie ciągle jakieś krzyki, jęki i tak dalej. Dann brauchen wir auch nicht mehr reden. To nie trzeba tutaj żadnych słów. Versteht ihr? Zeugnis für Gott ist Leben. Świadectwo dla Boga to jest nasze życie. Und jetzt möchte ich euch fragen, i teraz pytanie do was. Wonach riechen wir? Jak my w cudzysłowie pachniemy? Was? Nie, jak pachniemy? Was würden die Menschen sagen, wenn ich eure Arbeitsstelle besuche? Co powiedzieliby ludzie, gdybym przyszedł do waszego miejsca pracy? Wenn ich eure Schule besuche? Gdybym przyszedł do waszej szkoły? Natürlich umgekehrt auch. Oczywiście w drugą stronę to tak samo działa. Was würden meine Nachbarn sagen oder meine Frau, meine Familie? Co powiedzieliby moi sąsiedzi o mnie, moja żona, moja rodzina? Das ist schon ernst, oder? To jest poważna rzecz, prawda? Paulus gibt uns ein schönes Bild in 2. Korinther. Drugi Koryntian, mamy piękny obraz, który daje nam Paweł. Da spricht er auch vom Geruch. Tam też jest mowa o tym zapachu. 2. Korinther 2. Drugi rozdział. Er sagt in Vers 15, wir sind ein für Gott ein Wohlgeruch Christi. 15 wiersz. Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga. Könnte das auch von uns gesagt werden? Czy te słowa mogą być do nas odniesione? Wir möchten das einfach mitnehmen für unser Leben. Chciejmy to wziąć do naszego życia. Wir kommen zum 6. Punkt. 6. Punkt. In Vers 8 heißt es, die unter seinem Schatten wohnenden sollen wieder Getreide hervorbringen. 7. Wiersz. Będą mieszkać w moim cieniu, uprawiać będą zboże. Das meint, wir brauchen für unser Leben als Gläubige Nahrung. To oznacza, że w naszym życiu jako wierzący potrzebujemy pokarmu. Haben wir genug geistliche Nahrung? Czy mamy wystarczająco dużo tego duchowego pokarmu? Wir sehen sofort, es geht nicht um unseren Gefrierschrank oder Kühlschrank. Widzimy, że tu nie chodzi o naszą spiżarkę czy lodówkę. Sondern es geht jetzt um unser Leben als Gläubige. Ale o nasze życie jako wierzących. Wie viel Mahlzeiten gibt es pro Tag? Ile mamy posiłków za dnia? Ist das wirklich sättigend? Czy naprawdę sycimy się tymi posiłkami? Der Apostel Paulus schreibt an die Thessalonicher in 1. Thessalonicher 2. Pierwszy Tesaloniczan pisze Paweł. Er war in der Mitte der Thessalonicher wie eine wie eine nährende Frau, Vers 7. Pierwszy Tesaloniczan, drugi rozdział, 7 wiersz, połowa. Byliśmy pośród was łagodni, jak żywicielka otaczająca troskliwą opieką swoje dzieci. Nehmen wir an, jeder muss jetzt mal 5 Minuten erzählen, was in dieser in der letzten Woche in der Bibel neu gelernt hat. Przyjmijmy, że każdy z nas ma teraz 5 minut, by powiedział, czego się w ubiegłym tygodniu, co nowego odkrył w Biblii, albo czego doświadczył. Nichts gefunden? Nic?
Woran hast du dich erfreut? Czym się rozradowałeś? Seht ihr es? Gott will lieben. Zobaczcie, Bóg chce miłować. Will segnen. Bóg chce błogosławić. Und uns ist das egal? A dla nas to obojętne? Also wollen wir wirklich versuchen, uns wieder mitzunehmen. Wir brauchen Nahrung. Chciejmy to przyjąć albo wziąć do serc. Potrzebujemy pokarmu. In Israel gab es Hungersnot. W Izraelu był czas głodu. Im Brothaus. W tym domu chleba. Ich habe manchmal Sorge, auch wir haben Hungersnot. I niestety często mam takie obawy, że i my mamy głód. Wir haben nur noch fast food in geistlicher Hinsicht. Żywimy się tylko fast foodami, jeśli chodzi o ten duchowy pokarm. Das ist nicht gesund. To nie jest zdrowe. Hier geht es um Getreide. Tutaj jest mowa o zbożu. Und wir sehen bei Ruth, was es für eine Arbeit ist, bis es von dem Ernten zum Brot kommt. I w przypadku Ruth widzimy, jakiej to wymaga pracy, nim od tych żniw przejdzie ten cały proces do wypieczenia chleba. Wir kommen zum siebten Punkt. Siódmy punkt. Der Weinstock soll sein wie der Ruf des Weines im Libanon. Zakwitną jak krzew winny, który będzie sławny jak wino libańskie. Wein, da erklärt sich die Bibel wieder selber. Wino, tu Biblia znowu sama się wyjaśnia. Ist ein Bild der Freude. Jest obrazem radości. Wir lesen das zum Beispiel im Psalm 104. Czytamy o tym na przykład w Psalmie 104. Ich glaube Vers 15. Chyba 15 wiersz. Aber es ist immer manchmal unterschiedlich, welche Freude gemeint ist. Ale czasem możemy tutaj rozróżnić, o jakiej radości jest mowa. Hier wollen wir jetzt es auf die geistliche Freude anwenden. Tutaj możemy to przełożyć na duchową radość. Ich glaube bestimmt, wenn wir die sechs Punkte, die wir jetzt schon hatten, i te sześć punktów, które przed chwilą rozważaliśmy, Schönheit für Gott, piękność dla Boga, Tiefe, głębokość, Einfluss, wpływ, Frucht, owoc, Zeugnis, świadectwo, Nahrung, pokarm, dann wird unser Leben auch in Freude sein für den Herrn Jesus. To wtedy jako rezultat tego nasze życie będzie radością dla Pana Jezusa. In Philipper 4 heißt es, freut euch in dem Herrn alle Zeit. Filipian 4 czytamy, radujcie się w Panu zawsze. Gott möchte nicht, dass unser Leben ohne Freude ist. Bóg nie chce, aby nasze życie było bez radości. Natürlich sind es manchmal schwere Wege. Oczywiście czasem te drogi są trudne. Aber es geht jetzt nicht um irdische Freude, um Spaß. Ale nie chodzi teraz o tą ziemską radość, o zabawę. Sondern es geht um echte Freude im Herrn Jesus. Ale mowa jest o tej prawdziwej radości w Panu Jezusie. Und es ist sehr interessant. I co bardzo ciekawym jest, ich habe mit einem Bruder gesprochen. Kiedyś rozmawiałem z jednym bratem, der kennt sich in Israel gut aus. Który bardzo dobrze zna się na Izraelu, jeśli tak można to określić. Und er hat gesagt, wenn wir heute zu Besuch einen Wein kaufen sollten als Geschenk. I powiedział, jeśli byśmy mieli kupić dzisiaj jako prezent butelkę wina, dann nimmt man Wein des Libanon. To weźcie, to kup wino z Libanu. Weil auch heute noch das den Ruf hat, ein guter Wein zu sein. Bo i po dziś dzień to wino ma dobrą renomę. Und hier steht es. I tu jest właśnie tak samo zapisane. Wir brauchen nicht Bestätigungen aus der Welt. Nie potrzebujemy mieć potwierdzenia z tego świata. Aber wir merken, das Wort Gottes ist wahr. Ale możemy zobaczyć, że Słowo Boże jest prawdomówne. In Vers 9 Ephraim wird sagen, ósmy wiersz. Ephraim wird sagen, u nas jest tak, Efraimie, na cóż ci jeszcze bałwany, a w niemieckim jest Efraim, Efraim powie. Haben wir jetzt eine Antwort?
Czy mamy odpowiedź? Und wir finden jetzt jeweils eine Aussage von Israel und dann eine Antwort von Gott. I mamy odpowiedź ze strony Izraela i Boga. Israel steht für Ephraim. Izrael jest ukryty pod tym określeniem Efraim. Weil Israel war ja zwölfstämmig. Izrael miał 12 pokoleń. Und das Zehnstämmereich wurde angeführt für, von Ephraim. I tych 10 pokoleń zostało wywiedzionych czy wyprowadzonych z Efraima. Und in Hosea wird oft Ephraim genannt als führendes Stamm für das ganze zehnstämmige Volk. I właśnie w Ozeaszu Efraim jest tym określeniem jako to główne plemię spośród tych 10, które zostały uprowadzone. Und die Reaktion ist jetzt, ich brauche keine Götzen mehr. I reakcją teraz jest nie potrzebuję bałwanów. Was habe ich fortan mit den Götzen zu schaffen? Fragezeichen. W zasadzie to u nas powinno być tak. Efraim powie, po co mi jeszcze bałwany? Czyli jak gdyby ze strony Efraima to wypływa. Ich hoffe, dass das auch unsere Antwort ist. Mam nadzieję, że tak samo i brzmi nasza odpowiedź. Vielleicht sagst du, ich habe keine Götzen. Może powiesz, ja nie mam żadnych bałwanów. Vielleicht kein Bild. Może nie masz bożka, tego obrazu. Kein Buddha. Nie masz posążka. Aber dann versuch mal eine Woche ohne Handy. Ale spróbuj wytrzymać tydzień bez telefonu. Eine Woche ohne Computer. Tydzień bez komputera. Eine Woche ohne Auto. Tydzień bez samochodu. Ich weiß nicht, wo dein Götze ist. Nie wiem, jaki jest ten, czym jest ten twój bożek. Aber Götze bedeutet, es ist mir etwas wichtiger als die Beziehung zu Gott. Bożek to jest określenie na coś, co jest dla mnie ważniejszym niż Bóg. Das kann Sport sein, das kann Hobby sein, Garten, Arbeit, egal. Tym bożkiem może być dyscyplina sportu, pielęgnacja ogrodu, praca, cokolwiek. Jeder hat eine andere Schwierigkeit. Każdy ma swój problem jakiś, który go, czy swoją rzecz, która go pochłania. Aber jetzt ist sehr schön zu sehen, ale teraz pięknym jest, gdy możemy oglądać, że wenn der Wunsch da ist, ich möchte nicht Götzen haben, gdy jest to życzenie, że nie chcę mieć bożków, sagt Gott jetzt hier, ich habe ihn erhört und auf ihn geblickt, Gott möchte helfen. To widzimy, że Bóg chce pomóc i mówi, wysłucham go i wejrzę na niego łaskawie. Die Antwort von dem Volk gefällt Gott. Ta odpowiedź tego ludu Bogu się podoba. Aber er weiß, wie wir sind. Ale Bóg wie, jakimi jesteśmy. Und deswegen, wenn du auch diese Antwort hast, i dlatego, jeśli ty masz taką odpowiedź, dann sagt Gott, ich helfe dir dabei. To Bóg mówi, pomogę ci w tym. Die zweite Aussage ist, ich bin wie eine grünende Zypresse. I druga odpowiedź brzmi, jestem jak cyprys zielony. Auch wieder ein wunderbares Bild. Znowu piękny obraz. Wie war das Volk, als der Jesus auf die Erde gekommen ist? Jaki był ten lud, gdy Pan Jezus przyszedł na tą ziemię? Ein dürres Erdreich. Była to ziemia wypalona, pustynna. Der Jesus sagt, weinet nicht über das Lukas 23. W Łukasza 23 Pan Jezus mówi. Weint nicht über mich und dann sagt er am Ende 28. in Vers 31. Okay. 23 wiersz, najpierw 28 rozdział, nie płaczcie nade mną, 28 wiersz, nie płaczcie nade mną i 31, gdyż jeśli się to na zielonym drzewie dzieje, co będzie na suchym? Als der Jesus hier war, war er das grüne Holz. Gdy Pan Jezus tutaj był, to on był tym drzewem zielonym. Jetzt sagt hier das Volk als Reaktion, wir sind eine grünende Zypresse. I teraz ten lud jako reakcja odpowiada, my jesteśmy jak ten cyprys zielony. Es wäre schön, wenn wir alle so aussehen wie ein Lebensbaum.
Byłoby to piękne, gdybyśmy wszyscy właśnie wyglądali jako to świeże drzewo, to drzewo życia. Wie Psalm 1 sagt. Tak jak Psalm 1 mówi. Ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Będzie jak drzewo zasadzone nad strumieniami wód. Aber sofort möchte Gott wieder helfen. Ale Bóg natychmiast znowu chce pomóc. Er sagt, aus mir wird deine Frucht gefunden am Ende. Dzięki mnie wyrośnie twój owoc, mówi Bóg. Ohne Gott können wir nichts tun. Bez Boga nic nie możemy czynić. Johannes 15 sagt, Jana 15 czytamy, nur wenn wir am Weinstock sind, können wir Frucht bringen. Tylko jeśli będziemy wyrastali z tego pnia, wtedy może wyjść owoc. Außer mir oder getrennt von mir könnt ihr keine Frucht bringen. Pan mówi, beze mnie nie możecie wydać owocu. Ich hoffe, dass wir den Wunsch haben, Frucht für Gott zu bringen. Mam nadzieję, że macie to pragnienie, by wydawać ten owoc dla Pana. Aber da müssen wir nah bei Gott bleiben. Ale musimy wtedy być blisko Niego. Hattet ihr den 10. Vers auch oder? Ja. Okay. Der 10. Vers ist wie ein oder der letzte Vers ist wie ein Abschluss. I ten ostatni wiersz, 9, jest jak zakończenie. Wenn wir weise sind, dann werden wir das verstehen. Kto mądry, niech to zrozumie. Jeśli jesteśmy mądrzy, to zrozumiemy. Es ist nicht ein Problem, dass wir das nicht verstehen können. To nie jest problemem to, że nie jesteśmy w stanie tego pojąć. Es ist ein Problem unseres Gehorsams. To jest problem naszego posłuszeństwa. Und die Frage ist, möchtest du Gott gehorchen? Pytanie brzmi, czy chcesz być posłuszny Bogu? Wir möchten noch einmal rufen, wenn eine Seele hier ist, die noch nicht sich bekehrt hat. Jeszcze raz chcemy to zawołanie powtórzyć. Jeśli jest tutaj jakaś dusza, która się nie nawróciła, es ist nicht ein Problem von dem Verstand. To nie jest problemem zrozumienie, sondern des Herzens. Ale jest to problem serca. Ich will nicht, das ist das Problem. Nie chcę, to jest właśnie ten problem. Und deswegen ruft Gott hier noch mal am Abschluss des Propheten zu. I dlatego jeszcze w tych końcowych słowach Bóg woła, dass wir es wirklich erkennen, abyśmy naprawdę to rozpoznali. Und wenn wir das in Anspruch nehmen, i jeśli bierzemy to pod uwagę, dann können wir auf diesem Weg laufen. To wtedy możemy iść tą drogą. Aber wenn wir nicht wollen, ale jeśli nie chcemy, hier steht abtrünnig sind, tu jest napisane, ci, którzy są bezbożni albo ci, którzy są odstępcami, dann werden wir fallen. To wtedy upadniemy. Aber wir wollen das jetzt einfach noch einmal zusammenfassen. Ale podsumowując, Gott sagt, der Jesus sagt, Bóg, czy Pan Jezus mówi, ich möchte heilen. Chcę uzdrowić. Ich möchte lieben. Chcę was miłować. Ich möchte segnen. Chcę was błogosławić. Was ist meine Antwort? Jak brzmi moja odpowiedź? Der Jesus will uns dabei helfen. Pan Jezus chce nam w tym pomagać.